Cześć wszystkim, tak jak obiecałam, będę testowała klej Magni. Kropelka już jest. Teraz sprawdzimy szybko, jak nasz klej łapie. Tak. Sprawdzimy, jaka jest jego skuteczność. No jest, dziewczyny, rewelacyjne, zobaczcie. Nic w ogóle się z nim nie dzieje. Sekunda, przyłożenie i klej jest po prostu petard. Teraz pokażę wam porównanie dwóch klei. Jak będą zachowywać się, to jest Magni, jak będą zachowywać się w wodzie, tak? Tutaj jest inny klej. Teraz przyklejam na klej Magni kępkę do włosa naturalnego. Dobra, jest przyklejona, proszę zobaczyć. Wkładamy do... Przyklejam już inny klej, tak? Do rzęsy naturalnej, dobra. Teraz one sobie chwilę stygną. Klej Magni, tak? I zwykły klej. Chwilę dziewczyny leżą. Oczywiście przyspieszyłam polimeryzację, wiązanie kleju. I teraz dziewczyny, zobaczcie, co się dzieje. Inny klej wychodzi z wody, tak? I zobaczcie. I od razu odchodzi, tak? A zobaczcie, co się dzieje z naszym niezastąpionym Magni. Patrzcie. Tak? I staramy się go wyciągnąć i nie mogę. Tak? Zobaczcie. Nie mogę. Dla osób, które mają problemy podczas aplikacji łzawia moczy, ale również dla osób, którym nie łzawią, bardzo szybko wiąże, jest idealnym klejem.